Za nami kolejna niespokojna noc. Nad regionem przeszły gwałtowne burze, wywołując pożary, między innymi w powiecie jarosławskim. W Tuchli w gminie Laszki na prywatnej posesji prawdopodobnie po uderzeniu pioruna zapalił się drewniany garaż, a następnie znajdujący się wewnątrz samochód i zaparkowane obok trzy inne auta i quad. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział 4 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 2 kolejne pożary budynków gospodarczych gaszono tej nocy także w Szówsku i Wiązownicy.